Ale myślę, że będziemy powoli zaczynać, żeby niepotrzebnie nie przedłużać. Standardowo komisję rozpoczniemy od listy obecności, którą proszę, aby tylko. Momencik, zobaczyłem, że nie ma pana Gawryszczaka. Nie, To pan może. Gawryszczak nie A, pana należy. Gawryszczaka nie ma, nie ma. Dobrze, nie ma pani Mai Zaborowskiej, ponieważ prowadzi komisję rozwoju. A, no to już mamy odpowiedź dlaczego, więc nie czekamy. Szanowni Państwo, serdecznie witam Państwa na kolejnej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, którą mam dzisiaj przyjemność prowadzić w imieniu Pani Przewodniczącej Elżbiety Dados. Na samym początku bardzo proszę Państwa o odznaczenie swojej obecności na liście obecności, która będzie w formie ankiety przeprowadzona w prawym rogu. Już jest ona dla Państwa dostępna. Zatem zaznaczamy swoją obecność i przekazujemy przyciskiem przekaż. I w międzyczasie, ze względu na to, że w takim pośpiechu rozpocząłem komisję, proszę wybaczyć, serdecznie witam Państwa dyrektorów. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na dzisiejszą komisję. Panią dyrektor też serdecznie witam. Dziękuję, że jest Pani z nami i też dziękuję przedstawicielom Fundacji Wolności, no i przede wszystkim Państwu radnym. Chyba już wszyscy radni oddali swój głos, Panie Włodzimierzu, więc zamykamy tę ankietę i możemy za. Jeszcze momencik, chyba pan Drewenda się jeszcze nie wpisał na. O, już mamy ten głos. Bardzo dziękuję, Panie Radny, więc zamykamy ankietę. I możecie Państwo zaraz zweryfikować, czy poprawnie się na liście zapisaliście, ale wydaje mi się, że też bez problemu. Czy zobaczymy tę listę? Tak. Stwierdzam zatem, że w posiedzeniu uczestniczy siedmioro radnych, co stanowi wymagane kworum. Porządek obrad, który Państwu zaproponowałem, przysłałem wraz z zawiadomieniem o zwołaniu komisji. Nie otrzymałem od Państwa dotychczas żadnej uwagi wobec takiego porządku obrad. Jeżeli nie usłyszę teraz głosu sprzeciwu, to przejdę do realizacji tego porządku obrad. Głosu sprzeciwu nie słyszę. Zatem przechodzimy do pierwszego punktu dzisiejszego porządku obrad. A jest nim projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok. To jest druk 891-1. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie lub zabrać głos? Jest z nami pani dyrektor, może na pytanie odpowiedzieć. Ale nie widzę, więc od razu poddam ten projekt uchwały pod głosowanie. Po prawej stronie mamy już ankietę dostępną, druk 891-1, za, przeciw, wstrzymuje się i przekazujemy głos guzikiem przekaż. Oczywiście jest to projekt uchwały w sprawie zmiany budżetowej miasta Lublin na 2020 rok. Wszystkie głosy już zostały oddane. Szanowni Państwo, 5 głosami za, 0 przeciw, 2 wstrzymującymi się, Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. Drugi punkt porządku obrad to projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/12/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin, druk 892-2. Czy w tym przedmiocie są jakieś pytania z Państwa strony? Również nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Procedura podobna, znowu w prawym rogu pojawi się zaraz ankieta i ponownie trzy możliwości. Głos za, przeciw, wstrzymuje się. Głosowanie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin na rok 2000, z roku 2019. I głosowanie zakończyliśmy.
5 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała zmianę uchwały numer 481 łamane na 12 łamane na 2019. Punkt trzeci bardzo porządku. Dziękuję. Do widzenia. Bardzo dziękuję pani dyrektor za obecność na dzisiejszej komisji. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Punkt trzeci porządku obrad to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ulicy Poniatowskiego 4 w Lublinie. Druk ten był dostępny dla państwa w aktówce, to jest druk numer 903-1. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Nie słyszę i nie widzę rąk podniesionych, zatem poddam go pod głosowanie. Ponownie z prawym rogu już państwo widzicie interaktywną ankietę. Za, przeciw, wstrzymuje się i głos, który państwo oddali, przekazujecie nam i zaraz ogłoszę wynik głosowania. Zagłosowało 6 radnych. Chyba problemy widzę ma z połączeniem, ale nie wiem, już jest z nami. Czy pan radny Robert Derwenda oddał głos? Bardzo dziękuję. Ankieta zamknięta. Głosami 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. Punkt czwarty porządku obrad to projekt uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lublin. Druk 889-1. Czy w tym przedmiocie państwo radni chcieliby zabrać głos, zadać pytanie? Jest z nami pan dyrektor, też można zadać pytanie, ale nie widzę, więc i ten projekt poddam pod głosowanie. Za, przeciw, wstrzymuje się. Druk 889-1. Po zagłosowaniu głos przekazujemy. Jest to głosowanie w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lublin. I głosowanie zakończone. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. 5 radnych, czy 6, przepraszam. Przy głosach 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Punkt piąty porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Lublin. Na 2021 rok, druk 890-1. Czy w tym przedmiocie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jest z nami pan dyrektor Piotr Trech, przewodniczący komisji. Nie widzę ponownie, więc i ten projekt pod głosowanie poddam. Z prawej strony jest już dostępne aktywne głosowanie. Za, przeciw, wstrzymuje się i głos proszę przekazać. Tym razem jest to głosowanie w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Lublin na rok 2021. I głosowanie możemy już chyba zamknąć, jeżeli wszyscy oddali swój głos. Panie Włodzimierz, o, tak jest, głosowanie zakończone. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Przy 6 głosach za i 1 przeciw komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Lublin na rok 2021. Dziękuję uprzejmie. I dziękuję serdecznie za udział. Wszystkiego dobrego. Punkt 6 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin. W naszej komisji bierze udział pan dyrektor Mariusz Sagan. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, że zgodził się pan dzisiaj z nami spotkać. Jeżeli macie państwo pytania do pana dyrektora dotyczące tego wniosku i przedłużenia strategii dla miasta Lublin, bardzo proszę, to jest odpowiedni moment. Ale głosów nie słyszę, więc dziękuję panie dyrektorze i ten wniosek, ten projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Za, przeciw, wstrzymuje się. Druk 907-1.
Jest to projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin. Za, przeciw, wstrzymuje się i głos proszę przekazać. Wszystkie chyba głosy już tak zostały oddane. Bardzo dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 7 radnych, 6 głosach za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję, dziękuję państwu radnym i do zobaczenia. Czwartek. Do zobaczenia na sesji. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Ostatni punkt porządku obrad to sprawy wniesione i widzę pierwszą rękę. Pani przewodnicząca Elżbieta Dados, bardzo proszę, pani przewodnicząca. Panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie mi głosu. Ja chciałabym powiedzieć kilka słów na temat udziału miasta w pomocy na rzecz mieszkańców w tym ciężkim okresie epidemii. Oczywiście dane na temat działania miasta otrzymałam z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, stąd też obecność pana dyrektora Ostrowskiego. Bardzo dziękuję, ale chciałabym zapoznać państwa radnych tak pokrótce o działaniu miasta na rzecz mieszkańców. W ramach współpracy z Urzędem Wojewódzkim do miasta należy zabezpieczenie i zapewnienie funkcjonowania obiektów kwarantanny zbiorowej dla mieszkańców Lublina. Obecnie odbywa się ona w jednym z hoteli w Lublinie i koszt tego zadania to 135 874 złote. Oczywiście zrefundowany przez Urząd Wojewódzki. Następne działania miasta to prowadzenie dystrybucji środków ochrony do placówek oświatowych prowadzonych przez miasto, przekazywanych z zasobów centralnych. Było to 718 termometrów, 342 900 sztuk maseczek. Dystrybucję prowadziła Straż Miejska od miesiąca września we wrześniu, a szkoły niepubliczne mogły odbierać te materiały osobiście z Komendy Straży Pożarnej. W ramach wsparcia centralnego szkoły i jednostki oświatowe otrzymały środki dezynfekcyjne, płyny do rąk i dezynfekcji powierzchni, 42 tysiące litrów maseczki, 470 tysięcy sztuk i termometry 1200 sztuk. Wsparcie wraz z Wydziałem Oświaty i Wydziałem Zdrowia dla placówek oświatowych miasta Lublin wyniosło 500 tysięcy złotych na zakup atomizerów, przyłbic, fartuchów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, termometrów bezkontaktowych, no i maseczek jednorazowych. Wyżej wymienione materiały otrzymały także wszystkie żłobki na terenie miasta Lublina. Ze strony miasta także jest wsparcie dla hospicjów i szpitali. Hospicjum Dobrego Samarytanina przekazano środki i sprzęt na kwotę 103 758 zł i 64 grosze. I między innymi były to lampy bakteriobójcze, 2 sztuki za 2800 zł z cewnikiem i nawilżaczem, 10 sztuk za 27 tysięcy złotych. Miasto przekazało także szpitalom lubelskim na walkę z COVID-19
900 tysięcy złotych oraz sprzęt wartości 35 tysięcy złotych do szpitala Jana Bożego. Z pomocy tej skorzystały szpitale PSK1, PSK4, DSK, Centrum Stomatologiczne, Szpital Neuropsychiatryczny. Miasto wsparło także MOPR, przekazując zestawy ochrony biologicznej, 113 sztuk, maski ochronne, lampy bakteriobójcze, 24 sztuki, płyny dezynfekcyjne, autoklawy z przeznaczeniem do domów pomocy społecznej i domów dziecka. Wypożyczyło także urządzenie dezynfekcyjne do pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Archidiakońskiej. Miasto także zleciło i zapłaciło za dezynfekcję zespołu szkół nr 13, hali targów lubelskich, pomszy dla bezdomnych, przedszkola nr 63 po stwierdzeniu koronawirusa, wszystkich lokali wyborczych po pierwszej i drugiej turze, sali koncertowej w szkole muzycznej przy ulicy Narutowicza, Teatru Starego po uroczystościach w tym teatrze. Ponadto przeprowadziło dezynfekcję wszystkich, znaczy lokali Urzędu Miasta, ratusz, lokali na ulicy Spokojnej, Czechowskiej 19, Narutowicza 39, gdzie znajduje się Wydział Oświaty, na Wieniawskiej, na Okopowej 11, Zana 38. Czysta gotówka, jaka poszła na pomoc dla mieszkańców, to 1 538 064 grosze, tylko z tych działań, o których ja w tej chwili mówiłam, a są także jeszcze inne wydatki. Jeśli pan dyrektor Ostrowski chciałby w jakiś sposób uzupełnić moją wypowiedź, to bardzo proszę. W każdym bądź razie miasto chce współpracować z Urzędem Wojewódzkim, którego to zadanie jest właśnie, że tak powiem, te zadania są przypisane. I bardzo aktywnie włącza się w pomoc dla mieszkańców Lublina, dla dzieci małych i dzieci szkolnych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. Przede wszystkim za właśnie poświęcony czas, żeby o takie informacje zawnioskować, za przygotowanie i przedstawienie ich tutaj nam dzisiaj na komisji, bo to faktycznie pokazuje, że no jesteśmy bardzo solidarni, jesteśmy w tym wszystkim razem i jak tylko możemy, to miasto włącza się w tę walkę i w ramach swoich możliwości, często ograniczonych, ale gdzie może, tam pomaga. I Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję za ten poświęcony czas i za to, że Pani chciała nam te informacje dzisiaj przedstawić. Było też pytanie do Pana Dyrektora, czy chciałby coś uzupełnić jeszcze. Nie wiem, czy jeszcze z nami jest, bo widzę, że obecny jest, ale czy się słyszymy? I czy Pan... Słyszymy się. Panie Maje, skończyła komisję. Tak, dzień dobry wszystkim. Przepraszam za spóźnienie. Witamy Panią Przewodniczącą. Panie Dyrektorze, jeszcze raz kieruję pytanie, bo chyba stara się Pan, ale mamy jakieś zakłócenia. Proszę jeszcze raz spróbować. Niestety, chyba bardzo jest słabe połączenie. O! Już powoli się zaczynamy widzieć, ale jeszcze się nie słyszymy. Proszę jeszcze raz, panie dyrektorze, spróbować. Niestety, bardzo mamy słabe połączenie. Panie dyrektorze, może jeśli wyłączy pan kamerkę chwilę, bo to będzie lepsza jakość dźwięku. Taka propozycja z mojej strony. Bardzo dziękuję. Właśnie spróbujmy. Bardzo proszę spróbować, panie dyrektorze, teraz coś do nas powiedzieć. Może to tylko u mnie. Czy państwa też słychać tak z przerwami? Tak, u nas też. Tak, też jest problem.
Panie dyrektorze, chyba... Bardzo proszę, pani przewodnicząca jeszcze raz Elżbieta. Panie przewodniczący, jeśli mamy problem z połączeniem z panem dyrektorem Ostrowskim, to w poniedziałek mamy komisję i myślę, że jeśli czegoś nie powiedziałam, pan dyrektor zechce to uzupełnić, to zaprosimy pana za tydzień na komisję i chętnie usłyszymy jeszcze o działaniach miasta na rzecz mieszkańców w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję i dziękuję za te propozycje. I faktycznie też pewnie tu będzie ten istotny aspekt współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, o którym pani przewodnicząca mówiła. Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, zatem zapraszamy też za tydzień. Będziemy chcieli posłuchać jeszcze o tych formach walki, w którą Lublin się włącza, o środkach, które przekazujemy i jak ta współpraca między różnymi instytucjami w Lublinie wygląda. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze w ramach wolnych wniosków chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem przejdziemy do oznaczenia swojej obecności, bo to jest cały merytoryczny porządek obrad na dzisiaj. Na oznaczenie swojej obecności na koniec posiedzenia. Proszę o jej odznaczenie i przekazanie nam swojego podpisu pod listą obecności. Jeszcze ja. Pani przewodnicząca, bardzo proszę. Panie przewodniczący, na zakończenie chciałam bardzo podziękować za zastępstwo i wyręczenie starszej koleżanki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, to jest wielka przyjemność i oczywiście zaszczyt. Także też dziękuję pani przewodniczącej. I już mamy wyniki naszej listy obecności. 8 radnych jest obecnych, więc mamy komplet. Serdecznie państwu dziękuję za udział w dzisiejszym posiedzeniu. Dziękuję za poświęcony czas. Życzę wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia. Jak najwięcej słońca jeszcze w tym jesiennym okresie. No i do zobaczenia na następnych komisjach. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia wszystkim. Do zobaczenia, żegnam. Panie przewodniczący, pytanie. Rozumiem, że uchwała o wydzierżawieniu poniatowskiego przeszła bez pytań, tak? I zaopiniowaliście państwo tak pozytywnie, jest. Tak? I tak jest, panie dyrektorze. Znaczy, wiedziałem, że mogę liczyć na połączenie telefoniczne z panem, więc oczywiście jakby takie pytania były, to bym przekierował, ale szczęśliwie pytań nie było. Dobrze. Więc też dziękuję. Byłem na komisji, którą pani Maja niestety przedłużyła dzisiaj. No właśnie, panie przewodniczący. Oczywiście przy pomocy pana Piotra Popiela. Tak. Ja chcę powiedzieć, że odpowiedzi na pytania poprosiłem, żeby były w dniu jutrzejszym. No, dziękuję. Panie Piotrze, nie ma problemu, na pewno uzupełnię o to jedno, które nie odpowiedziałem, ale jak pan ma jakieś wątpliwości, zawsze wie pan, zna pan mój numer telefonu. A nie. Jak był pan zgryźliwy powiedzieć o show w czasie komisji, to ja się do tego na komisji też ustosunkuję. O. Nie ma najmniejszego problemu. Ale chyba nie Komisji Zdrowia, więc dzięki serdecznie panowie za udział, drogim paniom. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i jeszcze raz dobrego wieczoru. Dziękuję za udział. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, dobranoc.